Chciałbym powiedzieć króciutko. Taki werset mi dzisiaj przyszedł. Bo ostatnio kilka osób mówiło do mnie: Tomek, przyjechałem z Poznania, tutaj specjalnie nałożyłeś na mnie ręce, coś tam zadziałało, ale za tydzień coś tam przestało działać, jesteś fałszywy. Albo ktoś przychodzi do mnie i mówi: Tomek, a miało być tak, ty miałeś zrobić to i miało to pomóc w ten sposób. A ja mówię: ale kto ci to powiedział, że to tak pomaga w ten sposób? Kto ci to powiedział, że ja wyciągnę magiczną różdżkę, dotknę cię i nagle upadniesz na ziemię, wstaniesz i będziesz zdrowy? Kto ci to powiedział? Uzdrowienie jest przez wiarę, przez twoją wiarę. A zatem, kiedy nie masz wiary, to uzdrowienie nie zostanie przez ciebie przyjęte. I dzisiaj też o tym będę nauczał. Ale o co mi chodzi? Druga Księga Królewska 5, jest napisane tak. Naaman, dowódca króla Syrii, był człowiekiem bardzo poważanym u swojego pana, osobą czcigodną. Przez niego bowiem Bóg dał wybawienie Syryjczykom. Był on także dzielnym wojownikiem, ale był trędowaty. I słuchajcie, Naaman przybył więc ze swoimi końmi i ze swoim rydwanem i stanął przed drzwiami domu Elizeusza, czyli proroka Bożego. Elizeusz zaś wysłał do niego posłańca. Słuchajcie, prorok nawet do niego nie wyszedł. Wysłał do niego posłańca i powiedział tak: idź umyj się 7 razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty. Lecz Naaman rozgniewał się i odszedł. Dlaczego odszedł? Mówiąc: myślałem sobie, że wyjdzie prorok, stanie przy mnie, wezwie imienia Pana, swojego Boga, poruszy ręką nad miejscem trądu i uzdrowi trędowatego. Czyż Abana i Parpar rzeki Damaszku nie są lepsze od wszystkich wód Izraela? Czy nie mógłbym się w nich obmyć i być czysty? Odwrócił się więc i odjechał w gniew. Naaman, wiecie, Naaman przyszedł do proroka i mówił: uzdrów mnie. A prorok w ogóle do niego nie wyszedł, tylko wysłał gościa jakiegoś i mu powiedział: idź tam do Jordanu i się obmyj 7 razy. A ten miał już wyobrażenie, w jaki sposób go prorok ma uzdrowić. Że machnie ręką, że coś się stanie, że ten tu upadnie, że zaraz wstanę i że będę zdrowy. I się rozgniewał, bo miał własną iluzję w głowie, jak przyjdzie uzdrowienie. A prorok w ogóle zrobił odwrotnie, specjalnie. Ale jednak co dalej było? Jordan w ogóle, nie wiem czy wiecie, to jest jedna z najbrudniejszych rzek na świecie. I przyjeżdża trędowaty, z chorą skórą. Ma czystsze rzeki u siebie. A prorok mu mówi: idź do brudnej wody i się tam umyj 7 razy. Będziesz zdrowy. Głowa pęka. To jest niemożliwe. Ale co zrobił później Naaman? Lecz jego słudzy podeszli i powiedzieli do niego, do Naamana: mój ojcze, gdyby ten prorok rozkazał ci zrobić coś wielkiego, czy byś tego nie uczynił? Tym bardziej, gdy ci powiedział: obmyj się, a będziesz czysty. Naaman poszedł więc, zanurzył się w Jordanie 7 razy według słowa proroka i jego ciało zostało oczyszczone jak małego dziecka. Przyszło do niego uzdrowienie, ponieważ był posłuszny głosowi proroka, a nie po swojemu. Wielu ludzi, kiedy przychodzi do mnie, chciałoby, żebym wyciągnął do nich rękę. Oni upadną, wstaną i będą zdrowi. Owszem, często tak się dzieje. Nie mówię, że nie. Moja mama miała dziurę w rdzeniu kręgowym. Modliliśmy się o nią z moim bratem 12 lat temu. Upadła na podłogę, wstała i była zdrowa. Aleluja! Ale nie wszyscy tak dostępują uzdrowienia. Trzeba po prostu zrozumieć, że z tym uzdrowieniem jest różnie. Raz one przychodzi w ten sposób, raz w inny sposób. Jedno, co ci mogę gwarantować, to to: jeśli nie wycofasz się z wiary, na pewno będziesz zdrowy, bo choroba jest od diabła. Bóg nie ma nic wspólnego z chorobą. Bóg w Chrystusie uzdrowił wszystkich ludzi. Powiesz mi, to dlaczego choruję? To dlaczego mam się źle w życiu? To dlaczego finanse nie sprzęgają? Bo nie masz wiary. No oskarżasz mnie, no muszę, bo nie masz wiary, bo tak to działa. Jak ci powiem, bo Bóg ci, no bo co mam powiedzieć? Powiem ci, że Bóg nie chce cię uzdrowić?
Przecież Bóg zechciał uzdrowić wszystkich. Jezus chodził po ziemi, uwalniał od demonów i uzdrawiał chorych. Ale nawet w swoim mieście nie umiał uczynić cudów, bo się śmiali z Niego. Bo siedziała loża szyderców i naśmiewali się, a któż jest ten Jezus, jakiś cieśla, co On tam robi? Dłubie sobie w drewienku, przecież znamy Go od tylu lat. I w swoim mieście nie umiał cudów uczynić. Nie dlatego, że nie miał mocy, ale odbiorca nie miał wiary. I dlatego dzisiaj też będę nauczał na temat wiary, żebyście po dzisiejszym czasie też mogli lepiej funkcjonować w prawdziwej wierze, a nie tylko nauczeni być, jak to w religii, co to znaczy wierzyć. Kochani, więc ja bym chciał dzisiaj powiedzieć tak o wymogu wiary. O tym, żeby twoje życie się rozwijało, decyduje nie Bóg. Decyduje twoja wiara. Bóg w Jezusie Chrystusie już zdecydował, że On chce ciebie uzdrowić. On chce ci pomóc w życiu. On chce, żeby ci wychodziło. On tego chce. Bóg zechciał. Czas przeszły. Jezus, kiedy chodził, uzdrawiał chorych. Ktoś go się pytał, czy chcesz mnie uzdrowić? On powiedział, chcę. Jezus już dawno zechciał, żebyś miał lepsze życie. To dlaczego tego nie ma? To dlaczego są problemy? Powodem jest twój czy mój brak wiary. Ktoś może powiedzieć, nie osądzaj mnie, nie o to chodzi. Po prostu ziemia ma swoje prawa. Przecież widzicie, że jest wojna. COVID gdzieś tam wcześniej. Gdzie ten dobry Bóg? Już mówiłem o tym 2 tygodnie temu, teraz bardzo krótko nadmienię i przejdziemy dalej. Że Bóg dał Adamowi i Ewie ziemię i powiedział, zarządzajcie. Jak ja bym dał tobie mój dom, dał go na własność tobie, to kto nim teraz zarządza? Ty czy ja? Ty zarządzasz domem, jeśli dostałeś go na własność. To znaczy, że ja już nie mogę wejść do twojego domu i zrobić sobie, co chcę. I tak samo Bóg dał ziemię synom ludzkim, Psalm 115. I dlatego dał im na własność, nam, ludziom. I Bóg dlatego od wtedy posiłkuje się snami, posiłkuje się tym, że mówi do ludzi wierzących. I jeżeli człowiek wierzący uwierzy, to się stanie wedle słów. Jeśli nie uwierzy, to się nie stanie. Dlaczego? Bo ostatecznym decydentem na ziemi jesteś ty. Dlatego jest tyle zła na świecie. Dlatego jest tyle dobra na świecie. Tyle, ile uwolni się dobra, tyle będzie dobra. Tyle, ile uwolni się zła, będzie zła. Nie ma to nic wspólnego z Bogiem. Ludzie mówią, jeśli Bóg by był naprawdę dobry, to przecież by zrobił coś z tą patologią. A ja mówię, On nie może nic zrobić z tą patologią, bo On dał ziemię ludziom. Nie może tego podważyć. Zamknięty temat. Dlatego Mojżesz musiał walnąć laską o ziemię. Dlatego Dawid musiał być posłuszny Bogu. Dlatego wiara jest wymogiem twojego powodzenia. Wiara. Nawet coachowie o tym nauczają. Musisz uwierzyć, że ci się uda. Musisz być pewny, nazywają to afirmacją. Musisz z rana wstać i mówić, że jest dobrze, chociaż jest źle. Amerykanie to robili już od dawna. Stawają przed lustrem i mówią, jest dobrze, a w Polsce jak jest? Stają z rana i ja chcę mi się znowu do roboty. Znowu do roboty. Szef mnie wkur, i nie powiem co dalej, ten mnie wkur, tamten mnie wkur, to mnie wkur, a później się dziwisz, że cię wszystko wkur. No bo cię wkur, bo tak się żeś nastroił. Nastroiłeś się i przyciągasz wedle tego, co sam robisz. I to nie ma nic wspólnego z Bogiem. To jest wszystko wspólne z twoim nastawieniem, bo się okazuje, że to ty jesteś kreatorem rzeczywistości, a nie Bóg. Bóg już wykreował człowieka na własny obraz i podobieństwo. I stało się tak, że ten Bóg zdeponował w człowieku własny oddech, bo jest napisane, że tchnął życie w Adama. I dlatego ty, jako człowiek, masz moc w sobie Stwórcy. Czy jesteś od Boga, czy nie od Boga, bo o tym nie mówię na zasadzie nowonarodzenia, tylko mówię ogólnie. Każdy człowiek na ziemi ma w sobie to coś. Jednak żeby poszerzyć to, co masz, musisz uwierzyć. List do Efezjan 2:8. Łaską bowiem jesteście zbawieni, przez wiarę. Nie jest to z was, ale to jest Boży dar, żeby nikt się nie chlubił. Nie z uczynków. Biblia mówi nam w liście do Efezjan,
że jesteś zbawiony z łaski, czyli z tego, co zrobił Bóg dla ciebie na krzyżu, że Jezus Chrystus poszedł na krzyż, czyli Bóg, który stał się, wiecie kim? Człowiekiem, a nie żabą. Bóg nie pstryknął palcami i nie zmienił rzeczywistości, zauważyliście? Bóg stał się człowiekiem, do jasnej ciasnej. Po co on się stawał tym człowiekiem? Przecież jakby był wszechmogący na ziemi, to pstryknął i koniec. No ale nie pstryknął. Stał się kim? Człowiekiem. Dlaczego stał się człowiekiem? Zadaliście sobie kiedyś takie pytanie, kochani? Dlaczego sam Bóg stał się człowiekiem, którego nazwano Jezus Chrystus? No tak, bo tak chciał. Nie! Nie bo tak chciał! Bo tak musiał! Bo człowiek jest ostatecznym decydentem. I on pokazał nam, że przez wiarę można to zrobić. Ludzie myślą sobie, że ten Jezus, to tak jak się urodził, to miał wgrany program. On już wiedział, że jest Mesjaszem i on tak sobie chodził jak Bóg. Nie! Jest napisane w Ewangelii Łukasza, że Jezus wzrastał w mądrości i w poznaniu. Wzrastał w łasce u Boga i u ludzi. No jak można wzrastać jako Bóg? On na ziemi był człowiekiem, który był wypełniony Duchem Świętym i musiał przez wiarę uwierzyć, że jest Mesjaszem. On w ogóle czytał Biblię, Stary Testament i mówi, przyjdzie Mesjasz i mówi, kurde, to ja, to w ogóle ja jestem. Coś mi w głowie mówi, że to ja, ale nie wiem, muszę w to uwierzyć. To taki był Jezus. Przecież jak szedł na krzyż, to płakał i powiedział, ojcze, weź ode mnie ten kielich. No jaki Bóg, który tak lewituje i wszystko wie, mówi, weź ode mnie ten kielich i w ogóle zwraca się do samego siebie, ojcze. No bzdury to są jakieś, tak? Nie. Po prostu na ziemi Jezus nie był Bogiem. Na ziemi. On jest Bogiem, ogólnie mówiąc, bo jest... Bo to Bóg, który stał się człowiekiem, później zmartwychwstał i ten zmartwychwstały Jezus to inna postać. Ale ten na 33 lata, co chodził po ziemi, był tak samo ograniczony jak ty czy ja. To był człowiek, który musiał przez wiarę uwierzyć w swoje powołanie. On musiał przez wiarę uwierzyć w to, że pójdzie na krzyż i że Duch Święty go w zmartwychwzbudzi. Rozumiesz, co on musiał zrobić? Przybiją cię zaraz do krzyża, a ty masz wierzyć, że z niego wstaniesz, a nie wiesz o tym. Ty musisz być pewny tego. Musisz zrozumieć, kim był Jezus. A nie takie, kurcze, że on tak lewitował, a ja mam się teraz tak gorzej niż ten Jezus. Nie! Masz to samo, co on miał. Masz wiarę. Masz moc wiary. Zaraz powiem, co to jest. Bo wszystko jest przez wiarę. Dlatego coachowie, jacyś pozytywni myśliciele, jacyś hinduści, buddyści też używają wiary i jakoś coś się dzieje. Ja nie mówię, że dzięki tej wierze w cokolwiek będziesz zbawiony. Bo żeby być zbawiony, trzeba narodzić się na nowo. Trzeba uznać Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Ale dzięki mocy wiary będziesz miał dużo w życiu. A dzięki mocy niewiary stracisz dużo w swoim życiu. Ty wybierasz, czym, co tak naprawdę w twoim życiu się będzie działo. To ty wybierasz, nie Bóg. Ludzie mówią, bo los mi to dał. Nic ci los nie dał. Przyciągasz do swojego życia to, kim naprawdę jesteś i jakie masz serce. Więc wszystko można zmienić. Więc wiara jest głównym i pierwszym czynnikiem aktywującym to, co Bóg dla ciebie ma. Łukasza 17:4. Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście temu drzewo, czemu drzewu wyrwi się z korzeniem, przesadź się do morza, a usłuchałoby was. Gdybyście mieli wiarę, Jezus mówi. Gdybyście mieli wiarę, to by się stało. A nie gdybyście żebrali od Boga, żeby coś wam może dał, bo może mu się zechce. A może jeszcze pielgrzymkom sobie zapłacę za to. A może sobie zapłacę pójściem do kościoła co niedzielę. A może sobie zapłacę jeszcze czymś. Wiarą. Wiara to jedyna zapłata. I to nie jest dla Boga. Bóg nie potrzebuje twojej wiary. To ziemia jest tak skonstruowana, że działa tutaj moc wiary. Na ziemi działa wiara, koniec, kropka. Jak uwierzysz, tak będziesz miał. Więc czym jest wiara? Teraz już wiecie, Jezus bardzo dużo mówi o wierze, prawda? Paweł później, jak uzdrawiał chorego, mówi, widział w nim wiarę. Jezus także nie umiał uzdrowić wielu ludzi w swoim mieście, bo nie uwierzyli w Niego.
I widzicie, można powiedzieć, że Jezus, Stwórca Wszechświata, Człowiek Bóg, a w Jerozolimie nikogo nie umiał uzdrowić na początku i później w swoim mieście. Dlaczego? Bo nie uwierzyli. Myśleli sobie, cieśla przyszedł. Znamy go od takiego małego. Kim on jest? Taki Tomek do Rożała przyszedł. Kim on jest? Kim jesteś? A masz papierek? A skończyłeś szkołę teologiczną? A ja mówię, a apostoł Piotr skończył? Zapomniałeś, że to nie tak działa. Można skończyć szkołę i nie mieć wiary. Czym jest zatem wiara? Może zanim powiem, czym jest wiara, powiem, czym wiara nie jest, żebyście wiedzieli i mieli rozeznanie. Wiara nie jest emocją. Ludzie mówią, ja tak nie czuję, żebym wierzył. Albo ja tak czuję, że wierzę. Kochani, ja często jak robię ruch wiary, to się cały wcześniej trząsłem ze strachu. Moje emocje były odwrotne. Przecież jak wchodzisz w nowy teren, którego nie znasz, to jesteś niepewny. Chyba, że jesteś ekstremalny kozak, no to sobie wchodzisz. Ja tak nie miałem. Ja trząsłem portkami. A Bóg nazwał to wiarą. Dlaczego? Bo wiara nie ma nic wspólnego z emocjami, tak samo jak i miłość. Ktoś mówi, ja tak czuję, że go kocham. A później cię zdradza, bije, pije. No ale tak raz w tygodniu tylko mnie bije. A tak 6 razy w tygodniu jest okej. Okay. Mówię, świetna miłość. Bo tak czuję, bo on jest taki romantyczny. Tak mi mówi słodko i tak się czuję. A później mnie torpeduje. Ja mówię, właśnie. To nie jest miłość. Tak samo to nie jest wiara. Wiara to nie emocja i miłość także. Emocje są i będą. Ale sami wiecie, jak jest w życiu. Czasami z chęcią byśmy tego męża kopnęli w tyłek, żeby sobie już poszedł, ale go i tak kochamy. Bo to nie to. To jest dobrym dodatkiem. Ale nie na tym się bazuje. Wiara nie jest wiedzą teoretyczną. Co to znaczy? Kiedy ja mówię Jezus Chrystus, wielu z was może powiedzieć, no znam Jezusa, wierzę w Niego. A ja mówię, wierzysz, tak? Ale co masz na myśli? Wiem, że taki Jezus istniał 2000 lat temu, kropka. A ja mówię, ty nie masz żadnej wiary, ty masz wiedzę teoretyczną na temat jakiegoś gościa, który rzekomo zmartwychwstał 2000 lat temu. To nie jest wiara, to jest wiedza teoretyczna o jakimś gościu. Nie nazywaj mi tego wiarą. Wiedza teoretyczna to także nie wiara. Możesz przeczytać multum książek, a nie mieć wiary. Możesz przeczytać Biblię 25 razy, nie mieć dalej wiary. To kurczę, czym jest wiara? Może jeszcze takie coś. Jakuba 2,19. Wierzysz, że Bóg jest jeden? Słusznie czynisz. Lecz także złe duchy wierzą i drżą. Widzisz, złe duchy rozumieją, że istnieje ktoś taki jak Bóg. Więc w jakiś sposób jest to nazwane wiarą. Ale czy złe duchy będą zbawione? Nie! Złe duchy idą do więzienia, nazwanego piekłem. I możesz ty mieć tak jak ten zły duch. Ja też wierzę. No ale co masz na myśli? Co masz na myśli? Że czujesz? Ja tak czuję, że wierzę. A ja nie czuję często, że wierzę, a wierzę i działa. Dzisiaj nie czułem nic. Modliłem się o tę osobę i nic nie czułem. Nie czułem, że jakaś moc ze mnie wyszła. Czasami czuję, czasami nie czuję. Wiecie, jakie to było dla mnie problematyczne na początku? Kiedyś myślałem, że jak poczuję, że ta moc jest, to jest teraz czas, a jak jej nie czuję, to lepiej się schować i się nie modlić o ludzi, bo to jeszcze nie ten czas. I wiecie, jak się bałem strasznie? Tak z 10 lat temu po prostu gdzieś tam modlić się o ludzi. A co będzie, jak się nie stanie? A co będzie, jak się stanie? I próbowałem w sobie wykreować jakieś uczucie wiary, że tak czuję teraz, że jestem gotowy. Że jestem gotowy, by zrobić ten ruch, by modlić się o ludzi. Ale ja tak muszę się podpiąć do generatora Bożego. Nie, no skończ. Teraz największe przełomy w moim życiu dzieją się, kiedy nic nie czuję. A zaraz powiem, co robię, że to się dzieje. Marka 9,23. Czym jest zatem wiara? Jezus powiedział mu, jeśli możesz wierzyć, wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. Czyli nie jest wszystko możliwe dla Boga, bo Bóg jest wszystkim, więc generalnie pomijamy ten fakt. Wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. I widzicie,
Niestety nasze polskie tłumaczenie jest bardzo ograniczone. No bo co tu jest napisane? No nic mi nowego nie powiedzieli. Ale w oryginale jest napisane tak. Jeśli możesz, słowo użyte z oryginału, dynamis, czyli wykonać ruch. Dynamis to jest jak dynamit. Wykonujesz ruch. I później jest, wszystko jest możliwe dla tego, który pisteo, czyli ma respekt do kogoś. Wiara w oryginale to respekt. Słuchajcie, teraz wam, co tu jest napisane? Jeśli jesteś zdolny do wykonania ruchu, to wszystko jest możliwe dla tego, który ma Boży rodzaj wiary, czyli szacunku do tego, jak nauczał Jezus. Tak tu jest napisane. Jeszcze raz. Jeśli jesteś zdolny do wykonania ruchu, to jest możliwe dla ciebie wszystko, bo masz szacunek do tego, co powiedział Jezus. A zatem wiara w Boga jest to świadomość tego, co powiedział najpierw Jezus, a później decyzja zgodna z tym, co powiedział Jezus. Na przykład Jezus powiedział, jesteś zdrowy, a ty widzisz na sobie, że jesteś chory. I ktoś mówi do ciebie, czy jesteś zdrowy, czy chory? A ty możesz powiedzieć tak, kto jest prawdą? Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. I ten Jezus powiedział, jestem zdrowy. I ty wtedy wiesz, co mówisz? Jestem zdrowy. A ktoś mówi, ale przecież widzisz, że jesteś chory. A wiara jest tym, czego nie widzisz, ale to, czego jesteś pewny, co powiedział o tobie twój Pan. Czyli wiara to twój ruch. Wiara to decyzja twojego życia. Wiara nie ma nic wspólnego z emocją. Wiara jest ruchem i decyzją zaufania w to, co mówi Jezus. Więc jak, kochani, możemy uwierzyć, jeśli nawet nie wiemy, co Jezus mówi na temat danej sprawy? Rozumiesz? Przykład. Przez wiarę Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka. Przez wiarę. Wiecie, jak Abraham się czuł? Przecież Abraham, ofiarując swojego syna, i jeszcze Bóg mu obiecał syna, i patrzcie na to, Bóg mu obiecał syna. I ileś dziesiąt lat później, nie natychmiast, ileś dziesiąt lat później, kiedy Abraham, wiecie, to jest czasami śmieszne, bo czasami czytamy Biblię i to tak przeleci jeden werset po wersecie, o, ale tam minęło 40 lat chyba. Wiecie, co oni musieli czuć, kiedy Sara już była po wieku płodności, jego żona? Abraham w ogóle, wiecie, stary dziadek, no tak to było, no stary dziadek, no ile on miał lat, chyba z 80 albo ileś więcej, a tutaj jeszcze dziecka nie ma, Izaaka, które później było, tak? I wiecie, on cały czas mówił, ale Bóg mi obiecał, więc mi da, ale Bóg mi obiecał, więc mi da. Czym jest wiara? Tą decyzją, którą podjął w sercu, że tak jest, bo tak zostało mi powiedziane, koniec, kropka, i ja tak będę mówił, to będę ogłaszał, tak będę robił, chociaż tego nie czuję i nie rozumiem. Dla ludzi ze świata to jest świr jakiś. Jak tak możesz żyć? To jest wiara. I patrzcie, po 40 latach ma tego już syna i Bóg mówi, teraz go ofiaruj. Wiecie, to jest no rozdarty człowiek, nie? Bierze tego syna na ten ołtarz. Co byś zrobił, nie? On był gotowy. Miał syna, o którego walczył wiarą 40 lat, czy więcej. Bóg mówi, ofiaruj. I tu jest napisane tak. On, który na próbę został wystawiony, ofiarował Izaaka, który otrzymał obietnicę, złożył w ofierze jednorodzonego syna. On, którego powiedziano, w Izaaku nazwane będzie twoje potomstwo, uważał, że Bóg może go wskrzesić z martwych. Patrzcie, co on w ogóle myślał. Patrz. Najpierw było do niego powiedziane słowo, będziesz miał syna Izaaka, on będzie panował nad narodami, on stworzy nowy naród. A później Bóg mówi, zabij go. A zatem wiecie, co w jego głowie się stało? Okej, jak miałem pierwsze słowo, że on będzie miał naród, to jak ja go zabiję, to Bóg go wskrzesi. Tak wierzył. Tak wierzył.
bo była obietnica, że on będzie miał naród. I co zrobił? Przez wiarę Izak, może już teraz, wiecie sami, jak to później było, tak? Że chciał go tam zaciukać, a jednak w ostatniej chwili przed anioł i powiedział, nie, tu masz baranka, zostaw Izaaka, przeszedłeś próbę, nie wycofałeś się, zdecydowałeś pomimo twoich uczuć. Dlatego ja mówię często, modlę się o ciebie, wstawaj teraz w imieniu Jezusa. Nie umiesz wstać? Wstawaj! To jest wiara. Wstawaj! Przynieśli trędowatego do Jezusa, rozebrali dach. To była wiara. Rozebrali gościowi dach. Pamiętacie tą sytuację z Biblii, jak rozebrali gościowi dach? Tłumy się zbierały wokół Jezusa, a ci dach w ogóle gościowi rozbierają. Chciałbyś być tym właścicielem domu, którego dach rozbierają? Patrz, jakie koszta poniosłeś. Oni wtedy nie mówili o kosztach. Oni dach gościowi rozbierali, bo nie umieli się docisnąć do nich. Tłumy były, nie umieli przejść. No to mówią sobie, nie umiem przejść, to rozbiorę ten dach i wejdę. A nie, bo mam dziecko, bo za daleko, bo nie mam pieniędzy. Jakie jeszcze wymówki? Wiara to decyzja. Niezależnie od tego, co czujesz. To jest wiara. Chcesz wyjść z tarapatów życia? To najpierw musisz sobie powiedzieć, jestem wolny. Mogę to zrobić. Tak mówi Bóg mój. Muszę to zrobić. I czasami będzie i kilka lat później. Ale od tego musisz zacząć. Musisz być absolutnie pewny rzeczy niemożliwych. Absolutnie. Jak to się ma do wiary, o której nam mówi religia? Przyjdź do kościoła w niedzielę, weź sakramencik, zjedz go. Później straw i do klopa coś pójdzie strawione i to Bóg jest, no. To Bóg jest w sakramentach. Idź na pielgrzymkę. Jeszcze ci powiedzą, a jak tego nie zrobisz, masz grzech. Czuj się źle przed tym Bogiem, bo nie zjadłeś sakramenciku. No sorry, no. Weź. To jest Bóg w chipsie. Chipsy to ja mogę zjeść w domu, oglądając Netflixa, kochani. Przepraszam, jeśli kogoś obrażam tym, ale to w sumie robię specjalnie. W sumie po co przepraszam? Nie wiem. Rozumiecie, o co mi chodzi? Że to nie tak, okłamano nas. Wskazano nam, że wiara to chodzenie do kościoła w niedzielę, że wiara to pójście na pielgrzymkę i nie mogę ci zarzucić, że masz w tym szczere serce czy nieszczere. Ty sam wiesz dobrze, że szczerze często to robiłeś, prawda? Ale to nie jest żadna wiara. Okłamano ciebie. Dlatego jest napisane, z łaski, z tego, co zrobił Bóg, przez wiarę, twoją decyzję do tego, co zrobił Bóg, otrzymujesz zbawienie. Czyli jeśli cię ktoś okłamie i ci powie, musisz chodzić do kościoła, a ty będziesz szczery, to też masz wiarę. Tylko ta wiara później nie działa, bo ona jest ulokowana gdzie indziej. Tak wiele ludzi starszej daty. Przecież Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario codziennie na różańcu idzie, tak? Ale nie działa. No bo oszukane to. Czy można powiedzieć, że są nieszczere serca? Nie, to są bardzo szczere serca. Ale to nie jest wiara Boża. Moja mama miała tą dziurę w rdzeniu kręgowym. I właśnie to jest jej przykład. Ona Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario to chyba z 10 lat robiła. Błagała Boga o zdrowie. Błagała w swoim sercu. A później żeśmy wyczytali, że to nie tak działa. I przestała żebrać. Nastawiła się na to, że jest zdrowa. Przyjechaliśmy do niej, nałożyliśmy ręce, upadła, wstała, mówi, że natychmiastowo coś przeszło. Poszła do lekarza, zbadała się, dziura w rdzeniu zalepiona. Halleluja. Ale 10 lat jest zdrowaś Mario, Ojcze Nasz i nic. A była szczera i oddana. Ale jest napisane z łaski tego, co mówi Bóg, przez wiarę twoją decyzję. Musisz najpierw znać tą łaskę. Musisz znać, co mówi do ciebie Bóg. Nie tylko mam wiarę. Ludzie do mnie mówią, wierzę w Jezusa. Ja mówię, a znasz Jego naukę? Nie. No to jak możesz wierzyć? Ty wiesz o postaci, która 2000 lat temu coś tam zrobiła. Rozumiem, że masz wiedzę teoretyczną. Ale nie nazywaj mi tego wiarą. Przez wiarę Jakub umierając pobłogosławił synów. Przez wiarę Józef umierając wspomniał o wyjściu synów z Izraela. Przez wiarę Mojżesz po urodzeniu przez 3 miesiące był ukrywany przez swoich rodziców. Patrzcie, tu są wszystko decyzje, nie jak się oni czuli.
przez wiarę był ukrywany, przez wiarę pobłogosławił, przez wiarę coś zrobił. Przez wiarę, ponieważ wiedzieli, że dziecko jest urodziwe, przez wiarę Mojżesz, gdy dorósł, odmówił nazwania się córką, dzieckiem Faraona. Przez wiarę. I teraz patrzcie, jak to jest inne. Ktoś mi mówi, mam wiarę w Boga, ale później mówi, ale ty nie przyjdę na te spotkanie, bo mąż mi zabrania. A ja mówię, to nie masz wiary, bo słuchasz się męża. Ja mówię, nie słuchaj się męża, przyjdź tu. Nie słuchaj się. Dlaczego? Bo Jezus powiedział, przynoszę miecz, a nie pokój. Wprowadzam nienawiść między męża, żonę, babkę, dziadka. Przeczytajcie te cytaty z Biblii. Jezus nie był taki. Dlaczego nienawiść? Co tam jest napisane dokładnie? To jest to, że Bóg mi powiedział, że mam przyjść. Ja chcę tego, więc mężu mój, żono moja, nie możesz mnie zblokować. I to jest wiara. Nie możesz, bo jest napisane przeklęty, kto polega na człowieku i z niego czyni swoje oparcie. I tu nie jest napisane o tych odczuciach, o ja tak wierzę w Boga. Nie, nie, nie. To jest ta decyzja, kiedy ty decydujesz, że twój mąż czy żona mówi ci nie, a ty i tak mówisz tak. Kocham cię mężu, kocham cię żono, ale nie, nie, nie. Nie ingeruj w moje życie z Bogiem, bo to nie jest ta droga. Ty nie jesteś moim Bogiem. Ja zdecyduję inaczej. To się rozwiedziemy. To się rozwiedzie. Rozumiesz? To jest takie coś. I ile ludzi tutaj właśnie nie chce tych decyzji podejmować i mówią, ja wierzę w Boga. Ja mówię, da. Chyba w swojego. W siebie samego chyba. Wie, kochani, nie. I właśnie to te małe decyzje są twoją wiarą. Ja pamiętam, jak miałem chore kolano. Miałem dwie artroskopie na moje prawe kolano, bo byłem kickbokserem. K1 ćwiczyłem bardzo ciężką taką sport walki. K1, kickboxing. I przekręciło mi się dwa razy te kolano i nie mogłem takich szybkich zrywów robić na kolanie, nie? Nie mogłem w ogóle, jak szybko zryw zrobiłem, to mi się kręciło. I teraz te kolano nawet po moim nowonarodzeniu, nawet po jakichś modlitwach dalej bolało. I mówię sobie, no ale przecież jestem zdrowy. No i tak, ogłaszam, modlę się, jestem zdrowy, no ale nic nie działa. I mówię, ale jestem zdrowy. I wiecie, co zrobiłem? Zacząłem, bo jak uśtykałem, tak chodziłem, nie? A ja mówię, jak chodzi zdrowy człowiek? Zdrowy człowiek chodzi jak zdrowy. I tak na siłę z tym bólem zacząłem iść normalnie. I nagle, o, coraz mniej i przeszło. I od wtedy kolano moje zostało uzdrowione. Widzicie? To jest wiara. Uwierzyłem w coś niemożliwego. Było to przeciwne temu, co widzę. I teraz zdecydowałem, że mój Jezus ma rację, nie to, co widzę, nie to, co czuję i zdecydowałem zgodnie z tym. Oczywiście są ludzie, którzy i tak robią i dalej nie ma efektu. Rozumiem to. Musisz szukać własnej drogi do uzdrowienia, bo dróg jest wiele. Agata Cerońska, pastor Kościoła Mocy w Warszawie, ona na przykład miała chorobę skóry i modlili się o nią i nic. Ona się modliła o siebie, nic. I widzisz, i możesz odpuścić. I możesz powiedzieć, to nie działa. To fałszywe jest. To ten prorok kłamie. Nie o to chodzi. Musisz uwierzyć, że to jest prawda. I na pewno przyjdzie ci pomysł prędzej czy później, ale musisz trwać w tej pewności, że to jest na pewno dla ciebie. Tego nie może ci nikt podważyć. Jeżeli to dasz sobie podważyć, to koniec. Ale ona nie dała. I przyszedł człowiek, Ukrainiec. To było wiele lat temu. Przyszedł Ukrainiec i powiedział jej, pani tam po ukraińsku, tam pani w musztardzie się ma wykąpać i musztardą ma się obmyć. I ona, o Boże, dobra, ale co mam do stracenia, no wezmę tą musztardę. Wzięła musztardę, obmyła się musztardą, została uzdrowiona, halleluja. A tyle próbowała i nic. Ręce na nią kładli wszyscy uzdrowiciele, kaźnodzieje, nic. I w musztardzie się umyła. Ja nie mówię, żebyś się teraz w musztardzie mył, bo pewnie się umyjesz, nic się nie stanie. A tu nie o to chodzi. Tu o to chodzi, że jeżeli masz pewność, to przyjdzie ryska na matyska. Przyjdzie dzień, w którym przyjmiesz to, czego jesteś pewny. Ale jeżeli sobie odpuścisz, to już na pewno nie przyjdzie. To tak jak największą porażką jest nieryzykowanie. Porażką nie jest największą to, że ty próbujesz i ci nie wychodzi. Największą porażką jest brak podejmowania ryzyka, bo wtedy już nic nie robisz i wtedy już straciłeś na starcie. A wiarą jest podejmowanie decyzji, pomimo tego, że możesz,
w jakimś stopniu odnieść porażkę. Dalej. Więc wiara już widzimy, że jest ruchem, decyzją. Musisz znać naukę, czyli łaskę, żeby uwierzyć w nią. A jak ją wzbudzić? Jak się wzbudza wiarę? List do Rzymian 10:17. Wiara jest więc ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. Czyli człowiek mówi mi, nie mam wiary. A ja mówię, ty co oglądasz na co dzień? No, wiadomości, YouTube'a i jakieś piosenki. Ja mówię, widzisz? Czego słuchasz? Czym się karmisz? Wiara jest ze słuchania. Będziesz słuchał moje nauczania? Będzie ci rosła wiara. Będziesz słuchał Słowa Bożego? Będzie ci rosła wiara. Będziesz słuchał wiadomości? Będzie ci malała wiara, uwierz mi. Tam tylko zabójstwa, morderstwa i wszystko co złe, śmierć, kataklizm. A później człowiek się tym karmi i mówi, ja chcę mieć wiarę, wiara? No to fajnie. Zobacz, co słuchasz. Jeżeli chcesz mieć więcej wiary, to te nauczanie już w tobie powinno budować, jeśli w twoje serce mówi na to tak. Już czujesz, że jest jakoś tak więcej. Już to jest. Więc każde nauczanie powoduje wzrost wiary, jeśli one wychodzi z Boga. Jeśli słuchasz się. I dlatego ja wam zalecam. Okej, nie ma dzisiaj uzdrowienia. Okej, kontakt ze mną. Okej, co mam robić? Słuchaj moich nauczań. Rób to. Ale po co? Ale po to, żeby wzrosła ci wiara, żebyś mógł przyjąć swoje uzdrowienie, którego tak pragniesz. Bo będziesz słuchał. Aż w końcu przyjdzie ten dzień i powiesz, mam, wiem. Na przykład wiele demonicznych rzeczy. Przyczyną są traumy z dzieciństwa. Przyczyną są niekochani rodzice, którzy molestowali nawet dziecko albo dotykali. Przyczyną są różne rzeczy. I teraz ta jedna modlitwa rozbiła jedną rzecz, ale jeszcze jest 20 innych do rozbicia. I ktoś, jeżeli nie ma wiary, to on powie, to nie działa. A ktoś, kto ma wiarę, powie, nie, idziemy, idziemy, idziemy. I tak Asia na przykład, która tutaj jest, po 8 miesiącach jakieś demony jeszcze z niej wychodziły, gdzie była powiązana różnymi rzeczami. Gdyby się wycofała w pierwszej modlitwie i chciałaby pełnego, natychmiastowego efektu, to nie ma takiej mocy w pewnych sferach. Ale dostąpiła uwolnienia. Po 8 miesiącach. Lepsze 8 miesięcy niż 50 lat i nic, prawda? I dlatego mówię, że dużo przywar, które mamy, jest, musimy je zweryfikować. Musimy dojść do przyczyny, skąd to się wzięło. I tu jest ta duszpasterstwo, to się nazywa. Duszpasterstwo. To, co tutaj widzicie, przyjdź, nałóż ręce, to jest pewien element, bardzo mały, żeby zrobić na was poniekąd wrażenie. No taka jest prawda. Po co Bóg w ogóle publicznie Jezus uzdrawiał chorych? Po to, żeby było show, po to, żeby oni widzieli, po to, żeby przyszli, a później co z nimi robił? Chodził, im tłumaczył, jak się rzeczy mają, a Bóg jest taki, a Bóg cię tak kocha, a to. I oni tak za nim chodzili, a ten im mówił. Czyli w sumie de facto mu chodziło o to, żeby go słuchali, bo to słuchanie wzbudza w tobie wiarę, a ta wiara powoduje, że twoje życie dostępuje pełni sukcesu. A tego chyba chcesz, prawda? Bo teraz siedzisz tej godziny i słuchasz jakiegoś ziomka w ogóle. Tak, to byś sobie mógł już w domu być. Więc chyba masz wiarę. Bo decydujesz się. Ja się cieszę z hejterów. Chyba też mają wiarę, że przychodzą. Jeden hejter na TikToku nas tam widział. Przyszedł raz, chciał przyjść, chciał chyba nam zepsuć spotkanie, ale coś mu nie wyszło. Wchodził, bo to było tydzień temu, na Dotyku Nieba w Gliwicach. Wchodził i normalnie jakby coś nim trzasło. Jak wszedł tylko do sali, się przewrócił na terenie płaskim. Jakimś sposobem, nie wiem. Widzieliśmy tak, jakby oddał pokłon, wstał i nagle nie wiedział, co się dzieje i po prostu później tylko zapytał się, czy tu jakiś teatr jest i później uciekł. Więc generalnie tak to było i to jest takie ciekawe, co się zaczyna dziać. Ja wierzę, że tam anioł stał i mu tak takiego placka mu sprzedał. Nie ma, nie wejdziesz. Sam w swoim życiu doświadczam rzeczy dobrych i czasami niedobrych. Tak jak słyszeliście może ostatnio, że moja żona ostatnio poroniła. I pytanie jest dlaczego? My już wiemy dlaczego. Już żeśmy w modlitwie odebrali. Są przekleństwa nad mężczyznami, jest Maryja tam zawsze dziewica, która w sumie nią nie była. Różne bzdury. Nie będę wam teraz tego tłumaczył. Odebraliśmy czemu? No ale stało się nawet tobie. No stało się. Nie miałem tam wiary.
Gdybym miał tam wiarę, to by się nie stało. Rozumiecie, o co mi teraz chodzi? Sam siebie sądzę sprawiedliwie, nie boję się tego. Nie płaczę nad tym. Bo wiem, bo znam rzeczywistość duchową i wiem, kim jest Bóg dla mnie. Dlatego zapraszam każdego z was do wejścia w taką drogę wiary. Nie do tego, żebyście wykorzystywali mnie, moje modlitwy, jak jakiegoś uzdrowiciela, bioenergoterapeutę, który dotknie mnie magiczną różdżką i nie przejdzie. Tak, często tak bywa, że pewne rzeczy ci przejdą, ale dużo rzeczy ty potrzebujesz wziąć własną wiarą i tylko ty i Bóg wiecie, o co chodzi. Tylko ty i twój Bóg, nie ja. Nie ma... Jedynym pośrednikiem jest Jezus, nie Tomasz Dorożała. Ani nie Krzysztof jakiś tam, ani nie Maryja, ani nie inni. Tylko Jezus. Moim zadaniem jest pokazać ci, czym jest wiara, wytrenować ciebie, jak mieć tą relację z Bogiem, jak wejść w tą podróż i pomóc, tak, uwalniać ciebie, jeśli będzie trzeba. Więc podsumowanie, kochani. Przyszedł czas, abyśmy przestali traktować wiarę jak coś enigmatycznego. O, ale ja nie wiem, czy mam wiarę. Wiesz co? Przyjechałeś 300 kilometrów, masz wiarę. Przyjechałeś 500 kilometrów, masz wiarę. To jest wiara, bo dokonałeś pewnego rodzaju decyzji. Ale ja nie czuję tego. Nieważne, co czujesz. Przecież tu jesteś. To jest wiara. Ja tak działam z Bogiem od 12 lat i naprawdę to jest bardzo fajne. Pamiętajcie, kochani, że każda obietnica od Boga jest przez wiarę. Innymi słowy, przejdziesz próbę tej wiary. Czy będziesz w czasie próby się trzymał tego decyzyjnie? Czy powiesz, nie czuję tego i odpuszczam? Co zrobisz? Nie jak się czujesz. Co zrobisz, gdy przyjdzie próba? Czy zaufasz Bogu i powiesz, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz, tak jak to zrobił Jakub? Czy może powiesz, a to nie dla mnie i se odejdę? Jeden ewangelista, który dzisiaj także uzdrawia chorych, kładł ręce na 850 ludzi. On to liczył, ja tego nie liczyłem. I wiecie co? 850 razy nie było uzdrowienia. Co się w jego głowie robiło? Po pierwsze, żeby nałożyć ręce na chorego, to już trzeba mieć odwagę. Po drugie, jeszcze 850 razy ludzie mu mówili, nic się nie zmieniło. Wiecie, jaki to jest demotywator? Ale później... 851 i poszło. 852 i poszło. On się nazywa Todd White. Jest z Ameryki i mówi swoją historię. Był gościem, który był na odwykach wielu i nie mógł sobie poradzić z narkotykami, ale uwierzył i się mu stało. I dopiero 850 nałożenie rąk przyniosło efekt. A ty kiedy się wycofasz? Widzisz? Wiara nie jest emocją. To decyzja. Musisz być uparty jak koń. No upar się jak koń. Musisz się uprzeć. Nie w tą złą... Widzisz? I dlatego ja mówię do ludzi. Człowieku z depresją, masz silną wiarę, bo uparłeś się jak koń, że nic ci nie wychodzi, że wszystko jest złe, że jesteś daremny, że jesteś do nic nie warty. Patrz, jaką masz silną wiarę i jak mocno z tym decydujesz. Nie wychodzę z domu, do niczego się nie nadaję. Nie podejmę tej pracy, bo mi nie wyjdzie. Patrz tylko w drugą stronę. Ja mówię, to nie jest słabość. Ty jesteś bardzo silnym człowiekiem. Tylko ukierunkowałeś tą siłę w negatywne rzeczy. A teraz ukierunkowuj tą siłę w odwrotne. Tak samo, jak silnie wierzysz, że się nie nadajesz i temu podejmujesz decyzje adekwatne, bo tak czujesz, tak samo silnie uwierz, że możesz zrobić wszystko. Zmień to. Ty nie jesteś słaby. Jesteś silny. Przecież Bóg każdego stworzył na swoje podobieństwo. Tego jest wiele. Mówisz sobie, nie dam rady, bo ja czuję. A ja mówię, co mówisz? Nie dasz rady? Bóg powiedział, wszystko jest możliwe dla wierzącego. Wszystko czy wszystko oprócz tego? Wiecie, to puste frazesy, nie? Ja jestem wierzący. A dlaczego tego nie masz? No bo nie, tutaj się nie nadaje. Wszystko jest możliwe czy wszystko oprócz tego? Uwierz. Zdecyduj. Trzymaj się tego jak kondyszla. Słuchaj nauczań wiary. Buduj się, jeśli to nie idzie w tym samym czasie, co myślisz, że powinno. I na pewno to, co chcesz, jeśli się nie wycofasz oczywiście, stanie się twoim udziałem. Zamień teoretyzowanie na praktykowanie.
Raz. Tak, ja dlatego zachęcam też do literatury. Jeżeli ktoś by chciał zasiać w te Boże dzieło, to tam jest taka pucha. Można dać pieniądze swoje. Jeżeli chcecie, żebyśmy się rozrastali, nie trzeba, ale można włożyć tam swój hajs. Jeżeli byś zechciał, to w darowiźnie za 20 zł można nabyć tą książkę Potęga Nieba w Człowieku. Jest to moje świadectwo do inspiracji ciebie bądź różnych ludzi, których możesz zainspirować. A druga książka, którą wydałem, to jest Boże Prawo Przyciągania i tutaj jest bardzo dużo kluczy i mechanizmów, jak to działa. I tutaj już będziesz mógł stosować. To jest w darowiźnie od 30 zł. Tam jest Asia stoi, ta, która jest nakryta kocem. I tam możecie do niej podejść. My jeszcze tutaj będziemy chwilę, będziemy rozmawiać. Możecie do nas podejść, jeśli macie jakieś pytania. I w sumie tyle. Jeżeli chodzi o live'a, jeżeli chodzi o ludzi na live'ie, w opisie macie linki do Tipli, do zrzutki, do jakichś różnych rzeczy, więc możecie wejść tylko kliknąć w opis albo wejść na YouTube, kliknąć w opis i tam możecie siać pieniądze. Bo jak siać pieniądze, to w dobre Boże rzeczy. Chyba tyle. Jeszcze jedną taką rzecz nadmienię. Po tym, jak patrząc tutaj, skąd różne osoby przyjeżdżają, że pokonują dystans 300-500 kilometrów, że jest zrzutka, jeżeli ktoś by chciał, żeby w jego mieście odbyło się takie spotkanie, tak, to jest zrzutka na samochód, ponieważ nie zawsze będzie taka możliwość w parku, nie zawsze pogoda dopisze. Tak, także tutaj jest zrzutka do kościoła odnośnie samochodu, który dotyk nieba przyjedzie do każdego miasta, które będzie tego potrzebowało. Tak, chcemy za, myślę, jakiś rok jeździć tym busem, on będzie obrędowany, dotyk nieba i chcemy po całej Polsce jeździć i uzdrawiać chorych i wypędzać demony za darmo dla was, więc jeżeli ktoś chce, może się dołożyć w to dzieło, bo chcemy się poświęcić po prostu, żeby nie tylko Gdańsk mógł usłyszeć tą nowinę, ale cała Polska tak naprawdę, więc chcemy to poszerzyć, oczywiście w tygodniu, tutaj będziemy w niedzielę i tak czy siak. Ojcze, lecz w serce.